Pani Danuto, my się dzisiaj znajdujemy na premierze pokazu Macieja Zienia. Niech mi pani powie, za co pani kocha modę? Za to kocham... Ale ja nie wiem, czy kocham modę. Ja po prostu zdaję sobie sprawę z tego, że moda istnieje. Ale nie powiedziałabym, że kocham modę. Lubi? Przyjmuję do wiadomości, o tak. No bo nie ukrywam, że jest pani jedną z najlepiej ubranych polskich aktorek. I czy nazwanie pani ikoną stylu, mody, to jest górnolotne określenie? Czy pani, jak pani reaguje właśnie na takie określenia, ikona mody? No, trochę czuję się skrępowana, ponieważ nie ma w tym mojej zasługi. To jest, jeśli rzeczywiście tak jestem postrzegana, to jest to niewątpliwie zasługą takich osób jak Maciek. A czy miewała pani kiedykolwiek jakieś wpadki modowe? Pewnie tak, ale nie zdawałam sobie z tego sprawy. Nie zanotowałam tego. Znaczy nie zanotowałam tego i nie zauważyłam nigdzie w internecie czy w prasie. Być może coś tam siedzi, ale ja nie śledzę, w związku z tym nie wiem. A jeśli chodzi o styl, to jaki pani preferuje? Bardziej elegancja, czy może wygoda? Na co dzień wygoda, zdecydowanie. A wielkie gale? Wielkie gale? Jestem otwarta. Jestem otwarta, mam taką właściwie gotowość do wkładania na siebie wszelkiego rodzaju, że tak powiem, kostiumów, gotowość zawodową. Także bylebym tylko czuła, że w tym opakowaniu to jestem ja, że to jest moja skóra, że nie jestem przebrana, że nie czuję się przebrana. O, gdybym się czuła przebrana i musiała udawać jakąś inną osobę, mimo że byłby to najciekawszy ubiór, strój, to jednak wolałabym go nie zakładać na siebie. Czasami się mówi, że osobom starszym czegoś nie wypada założyć, bo a to za krótkie, a to za duży dekolt i tak dalej, i tak dalej. Jakie ma pani postrzeganie, jeśli chodzi o stawianie granic w modzie? Są dla pani jakieś granice, czy warto się bawić modą? Ja myślę, że warto się bawić modą, ale granice to każdy sobie sam stawia. Ja wiem, co mogę pokazać, czego nie chcę pokazać. Znaczy, mogę pokazać wszystko. Mogę nosić krótkie shorty, mogę mieć dekolty do pasa, ale nie chcę. Wiem już, czym chcę się dzielić ze światem, jeśli chodzi o moje ciało. I myślę, że to na tym polega. I nie zamierzam stawiać granic nikomu, bo to każdy ma się w swojej skórze czuć jak najlepiej. Czyli jak pani widzi na przykład starszą osobę, która akurat założyła krótszą spódniczkę, wcale panią to nie oburza? No jeżeli świetnie w niej wygląda i świetnie się w niej czuje, czasami jest tak, że świetnie się w niej czuje, a mam wrażenie, że strzela sobie w stopę i wtedy troszkę mi żal, ale świetnie się czuje, jej wybór. Ale czasami jest tak, że świetnie się czuje i świetnie wygląda. Przyklaskuję temu jak najbardziej.